Ewa przydryga. Bliżej niż myślisz. Warszawskie wydawnictwo literackie muza S.A. Czyta Wiktoria Wolańska. Mojej mamie. Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj. William Shakespeare. Burza. Prolog. Przesuwam palcami łańcuszek rolety, wpuszczając do łazienki trochę słońca. Jasna kula stoi w zenicie. Ostre i przenikliwe promienie kontrastują ze skradającą się zewsząd jesienną szarugą. Wzdrygam się. Odruchowo zanurzam w fałdach obszernego swetra i zaciskam pasek wokół talii. Spoglądam na ulicę. Nie ma na niej żywego ducha. Tylko latarnia pod wpływem podmuchów wiatru poszczękuje jak metalowy gad z taniego filmu science fiction. Przepłoszone tym dźwiękiem mewy podrywają się i znikają ponad koronami drzew. A we mnie rośnie niepokój. Wracam do kuchni i sięgam do torby z zakupami po plastikową butelkę, drugą ręką zaciągając rolety do połowy. W ten sposób zajmuję ciało, by nie dać się sprowokować swoim kolejnym odlotom. Kiedy tonę w bezpiecznej ciemności, łatwiej jest mi stłoczyć w głowie zwyczajne myśli, ściśle, jedna obok drugiej. Obiad dla gości pensjonatu, faktury, nowe zasłony i pościel. Wyliczam kolejne punkty dzisiejszego planu zajęć. Na umywalce stawiam butelkę z mydłem i krawędzią dłoni naciskam pompkę tak długo, dopóki smuga złocistego płynu nie przylgnie do moich palców. Dociera do mnie słodki zapach mango może z domieszką jakiegoś cytrusa, chyba limonki. Jest nawet przyjemny. Nieruchomieję jednak bez ostrzeżenia odpala się mój wewnętrzny radar. Wiem już, że wracają. Co teraz będzie? Którego miejsca z rupieciarni przeszłości dosięgną tym razem? Staram się to jakoś przewidzieć. To ten zapach mydła. Nie czułam go od ponad dwudziestu lat. Pobudza uśpione bestie, które wracają już trzeci raz w tym miesiącu. Czuję, jak kruche fundamenty tego, na co tak ciężko pracowałam, zupełnie się rozsypują. Gdzieś na skraju mojej podświadomości, zszerzałe, zatarte przez czas wspomnienie dopada mnie i ożywa na nowo. Jak na komendę, ściany łazienki pochylają się do wewnątrz, odbierając mi przestrzeń i powietrze. Chcę uciec, choćby do sypialni. Zacisnąć powieki i zawinąć się w koc, ale tych kilka kroków to teraz otchłań nie do przebycia. Zamiast tego gapie się tylko na turkusowe kafelki, falują lekko na ścianie. A ja ustępuję po raz kolejny temu, co czai się w dusznych zakamarkach mojej psychiki i dochodzi teraz do głosu. Momentalnie wycieka ze mnie cała wola walki. Podobne bitwy toczyłam już nie jeden raz. Flashbacki tak nazwała je moja terapeutka. Ten suchy, medyczny termin przewija się przez publikacje, które czytam, żeby lepiej oswoić się z nimi, kiedy znowu nadejdą. Wiem, czym są i co ze mną robią. Wiem też, że muszę je przeczekać, choć świadomość kolejnego starcia przyprawia mnie od Przełykam w zbierającą w gardle panikę, zlizuję suchość z ust. I choć nie zamykam oczu, za bardzo bojąc się tego, co mogę zobaczyć pod powiekami, to i tak dzieje się to poza moją świadomością. Jak zawsze wspomnienia są wyraźne. Z głosem, ruchem, zapachem. Resztką sił opuszczam klapę sedesu i osuwam się na toaletę. Palcami stóp zapieram się o posadzkę, na podniebieniu czuję już smak urodzinowego tortu. Kremu czekoladowego i mięty, a kiedy mrużę oczy, widzę, że przez dawno zapomniane dwuskrzydłowe okno przeciska się smuga jasnego światła. Ściany obite są dębową baazerią, a z świeżo woskowanych desek unosi się zapach pasty do podłogi. Mam na sobie tylko umazaną błotem białą koszulkę z różową panterą. To moje ósme urodziny, przypominam sobie. Zanim ściągnę t-shirt i wejdę do wanny, wyglądam przez uchylone okno. Nad chodnikiem parują obłoki szarej mgły, pozostałości po niedawnej burzy, która ostudziła nieco czerwcowy skwar, a wraz z nim gniew mojej matki. Inne ślady nawałnicy wniosłam z ogrodu do domu na podeszwach swoich ulubionych czerwonych Adidasów. Hania zrobiła to samo. Resztki błota osadziły się też na prezentowej płachcie, którą ściągnęłam wcześniej ze sterty polan. Miałam z niej zrobić dwie peleryny superbohaterek. Wystarczyło tylko sięgnąć po parę nożyczek i przeciąć płachtę w kilku miejscach. Pod nieobecność mamy rzecz jasna. Po raz kolejny usłyszałam później od niej, że ma już tego dość, że nie jestem grzeczną dziewczynką i że mam na siostrę zły wpływ. To prawda. Lubiłam robić wszystko po swojemu, wbrew ciągłym zakazom i nakazom mamy. Teraz na szczęście zorientowała się zbyt późno, już po tym, jak w naszym nowym superciuchu, całe oklejone małymi srebrnymi gwiazdkami, zdążyłyśmy sturlać się z pagórka prosto w kałuże. Z Mącącym ogrodową ciszę chichotem, naklejałyśmy gwiazdki na siebie godzinę wcześniej, wierząc, że każda z nich daje nam magiczną moc. Dziecięca fantazja, niewidzialność, zdolność przenikania przez ściany. Umiejętność czytania w myślach, dar rozumienia szczeniaczków, to tylko kilka z cech, które czyniły nas wtedy wyjątkowymi. Obu nam on, ten ktoś z góry, nie poskąpił zresztą bujnej wyobraźni, więc autentycznie wierzyłyśmy, że możemy więcej. Hania, choć miała tylko cztery lata, chłonęła wszystko z równą ciekawością i zainteresowaniem, co ja. Łączyła nas przy tym jakaś nierozerwalna nić porozumienia i własny świat, nadbudowany nad tym, który nas w rzeczywistości otaczał. Szczególnie odkąd zabrakło w nim naszego taty. Jak można się domyślać, po tamtej zabawie obie wyglądałyśmy jak utaplane w błocie prosiaki. Dzikie i szczęśliwe. Pamiętam, jak na nasz widok mama ściąga brwi i składa na piersiach ręce, jak jej stopa nerwowo drąży w trawie dziurę. Marsz do wanny, woła, a ja czuję w jej głosie, że nie zniesie sprzeciwu. Potem siedzimy z Hanią w tej starej przedwojennej wannie na mosiężnych lwich łapach, tonąc w pianie. Nasze koszulki i szorty lądują w pralce, peleryny superbohaterek w śmietniku. Segregacja dyktowana wzburzeniem mamy. Jeszcze, jeszcze trochę prosi Hania, więc bez namysłu otwieram płyn o zapachu mango i obie rozstrzepujemy go dłońmi w wannie. A wtedy z pod naszych palców, jak pod wpływem magicznego zaklęcia, wypadają białe obłoki. Okrągłe, owalne, bezkształtne, dziwaczne. Ledwie widzę za nich swoją siostrę, tak fizycznie niepodobną do mnie samej. Z wyjątkiem oczu. Nika to skóra zdarta z Marii, Hania to wykapany tatuś. Tak o nas mówili. Spod delikatnej skóry mojej siostry przebija sieć fiołkowych żyłek. Drobne ramiona wiosłują wodę, paluszki stroszą grzebienie piany. Lśniące, niemal białe włosy i te olbrzymie błękitne oczy nadają jej wygląd kogoś nie z tego świata, zupełnie jakby była skrzatem, a może elfem z bajek, które jej nieraz opowiadałam. Patrzy na nią w sposób, w jaki nie patrzyłam na nikogo już nigdy później. Jakiś tęskny dreszcz przeszywa teraz moje ciało. Chcę zatrzymać kadry z tamtej chwili na dłużej, może nawet na całą wieczność, byle tylko moja siostra była bezpieczna. Czuję stalowy uścisk w sercu. Dzieje się tak z prostej przyczyny. Serce dobrze wie, co wydarzy się dalej. W tej materializującej się równoległej rzeczywistości na powrót dorosła ja osuwam się na kojąco chłodną posadzkę. Przylegam do niej policzkiem. Zapieram się stopami o ścianę i przygryzam wargę, ale to i tak nic nie daje. Nawet nie znieczula. Drugi obraz nakłada się w swojej najwyraźniejszej odsłonie, pochłaniając i błękitne płytki, i moje stopy, i przechodniów za oknem, całą przestrzeń. Znów słyszę hanie. Chichocze, a ja wymyślam dla nas nową zabawę. Odlepiamy od siebie gwiazdki, których jeszcze nie ściągnęła z nas mama, i dekorujemy nimi wnętrze wanny. Idę po ręczniki, pilnuj jej, rzuca mi nad głową matka i omiata mnie jakimś nieobecnym spojrzeniem. Wtedy zauważam, że jej oczy są czerwone i szkliste, może od niewyspania, może znów od płaczu. Znam tę twarz. Matka już się na mnie nie wścieka, jest po prostu smutna. Kiwam głową, a cienie jej wychudłej sylwetki tańczy jeszcze przez chwilę przede mną, aż zupełnie znika. Mija chwila, nim wracam do zabawy. Tym razem nakładam na głowę wianek z piany. Haniu, zobacz, mówię do kryjącej się zamydlaną barierą małej, ale ona nie odpowiada. Ej, nie wygłupiaj się, dodaje głośniej, trącając pod wodą jej stopę. Kiedy przedzieram się przez pianę palcami, woda gniewnie chlupocze. Za kolejnymi jej warstwami nie ma jednak mojej siostry. Za ruchami rozchlapuję wodę poza krawędź wanny, zalewa mnie fala przerażenia – Hania zniknęła, dociera do mnie. Wiem, co to znaczy. Mija sekunda, najwyżej dwie. Zanurzam głowę, chyba dość płytko, bo natrafiam na hanie niemal natychmiast. Jest ciężka i bezwładna, jak ta japońska lalka w kimonie, której nie wolno nam było dotykać, ani tym bardziej się nią bawić. Szarpię hanie za ramiona, a kiedy wreszcie udaje mi się unieść jej głowę nad powierzchnię, ledwie rozpoznaje w niej moją siostrzyczkę. Dziewczynka w moich ramionach ma zamknięte oczy, a włosy, które przelegają do jej buzi, skręcają się w wilgotne kosmyki. Niektóre plączą się po twarzy, inne wdzierają w usta. Haniu, uderzam ją po policzku raz za razem. No dalej, otknij się. Wciąż nie reaguje, wstrząsa mną spazm płaczu. Mamo, mamo, wołam w głuchą pustkę korytarza. Mamo, coś się stało, Hani, wydzieram się w niebogłosy. Lecz odpowiada mi tylko cisza i przytłumione światło, które wciąż przesącza się przez korytarz. Z każdą kolejną sekundą coraz bardziej mdleją mi ręce. W pewnym momencie już ledwie udaje mi się ją utrzymać. Nie ma mowy, bym sama dała radę wyciągnąć ją z wanny. W głowie mam jedynie pustkę, którą wreszcie rozprasza jedna sensowna myśl. Przyciskając hanie do krawędzi wanny, szarpię za korek i patrzę, jak powoli odpływa woda. Kiedy zostaje już tylko piana, kładę hanie na dnie, a sama wyczługuje się na zewnątrz. Chyba biegnę, choć nogi mam jak z waty, więc zamiast mnie nieść, stawiają nieposłuszne kroki. Wewnętrzny kompas prowadzi mnie do pralni. Znajduję mamę nad startą ręczników i innych niewyprasowanych jeszcze rzeczy. Wygląda, jakby po prostu ucięła sobie nad nimi drzemkę. Szturcham ją i szlochając jej nad głową, wyduszam z siebie słowo po słowie. Kiedy do niej dociera to, co mówię, zrywa się z miejsca. Moje przerażenie odbija się też w jej oczach. Jest jak nakręcona kukła. Pędzę za nią, czujnie śledząc każdy kolejny ruch. Patrzę, jak wyciąga hanie zwanny, jak przykłada głowę do jej policzka, jak zatyka jej nos i wdmuchuje powietrze do ust. Dwoń, trzy dziewiątki! Ledwie słyszę, choć mama przecież krzyczy. Widocznie natychmiast robię, co mi każe, bo kilka chwil później słyszę przyśpieszony stukot butów, a przed oczami migają mi białe kitle ciągnie się za nimi ten sterylny zapach, którego nienawidzę, jest mi niedobrze. To, co sanitariusze robią za zamkniętymi drzwiami, trwa w nieskończoność. Wciąż mokra i naga, wciskam się w kąt pokoju, byle tylko pozostać jak najbliżej drzwi. Kiedy podnoszę wzrok, za oknem rozpościera się pusty przestwór nieba, mój wyłączny kanał rozmów z tatą. Tą drogą proszę go o pomoc, także i tym razem wierząc, że mi odpowie zamiast wyczekiwanego głosu Hani po chwili słyszę jednak inny głos to mama wydobywa z siebie ten sam straszny dźwięk który słyszałam z jej ust tylko raz kilka miesięcy temu, kiedy do naszych drzwi zastukał barczysty gość w mundurze pamiętam, jak zwyczajnym, beznamiętnie płaskim głosem oznajmił, że tatuś miał wypadek ta chwila niepewności trwa jeszcze minutę może dwie w końcu drzwi otwierają się na oścież z ostrym stuknięciem. W przejściu pojawia się młody dwudziestokilkuletni sanitariusz. Na jego twarzy szukam jakiegoś zaprzeczenia albo chociaż znaku otuchy. Ale widzę, że wbił wzrok w podłogę i napiął wszystkie mięśnie twarzy. W ramionach trzyma biały materiał, pod którego coś wystaje. Kiedy wyostrzam wzrok, zauważam, że to kilka krótkich blond kosmyków. Gdyby nie one, nadal trzymałabym się kurczowo nadziei, ale włosy już podeschły, wyślizgnęły się z pod okrycia i niczym nieskrępowane rozsypały się po jej plecach. Światło, które na nie pada, tworzy wokół głowy coś w rodzaju aureoli. Jasny krąg wiruje mi przed oczami, stopniowo się zaciera i wreszcie zanika. Odzyskuje na nowo kontrolę nad swoim dorosłym ciałem i każe mu zaprowadzić się do łóżka tym razem okazuje się posłuszna otulona wełnianym kocem pozwalam prawdziwemu światu powrócić powoli na swoje miejsce oddech za oddechem zakotwiczam się w bezpiecznej przystani i wypływam na powierzchnię tego czarnego jak smoła wspomnienia oddycham piersi unoszą się i opadają w równym zgodnym rytmie wdech wydech wdech Wydech. Powtarzam, utartą formułkę. Rozdział pierwszy. 12 października 2018. Dzień. Za płotem wieje się mokra po deszczu ulica, nad którą unoszą się pierwsze jesienne liście. Wprawione w ruch przez pęd powietrza, toną na moment w kłębie spalin, jakie zostawił za sobą autobus. Nad moją głową rozpościera się czysta ściana błękitu. Jest w niej coś kojącego. Schodzę ze schodów, naciskam klamkę, a furtka wypuszcza mnie na zewnątrz. Rzucam szybkie spojrzenie przechodniom, którzy przechodzą obojętnie wzdłuż zaparkowanych na chodnikach samochodów. Powoli nauczyłam się rozpoznawać ich twarze. Po przeciwnej stronie ulicy sunie chodnikiem lokalna Lalunia. Ma wysokie szpilki, jest koścista i ruda. Ma bladą cerę nakrapianą piegami. Dźwiga przed sobą duży, sterczący biust. Wzdrygam się. Podobno takie jak ona wyznaczają najnowsze kanony piękna. Trend, przyznam, trochę dziwaczny, za którym chyba nie nadążam. Wypuszczając z ust kolejne kółka papierosowego dymu, ruda prowadzi na smyczy tłustego ratlerka. Nie odrywa wzroku od wyświetlacza smartfona. Jej lubieżny chichot i przygryzione wargi mówią mi z kim świntuszy. Idę o zakład, że jej łysiejący mąż siedzi teraz za biurkiem i nie ma pojęcia o kochasiu, który wpada przynajmniej dwa razy w tygodniu i pieprzy jego żonę. Skąd wiem? Odkąd sięgam pamięcią, obserwuję, przeżywam i piszę. Dlaczego? najłatwiej byłoby mi wyjaśnić to jakąś wewnętrzną potrzebą, która ze zmiennym powodzeniem pomaga mi uporać się z moją własną raczej skomplikowaną rzeczywistością. Chcę jednak wierzyć, że tworzeniu powieści przyświeca też jakiś inny wyższy cel. Nie przyszłam na świat tylko po to, żeby tak zwyczajnie wykonać swoją serię oddechów. Nie mam zamiaru przebiec na oślep tego morderczego maratonu i finiszować ani nie wiadomo kiedy, ani nie wiadomo gdzie Zanim to jednak nastąpi, chciałabym zostawić po sobie jakiś ślad. Niech to będzie błysk w czyimś oku, albo uśmiech, może łza. Piszę więc, a mówiąc wściślej, pisałam z nadzieją, by móc podzielić się tym, co będzie dla innych prawdziwie dobrym bodźcem. Jeszcze do niedawna umiałam pisać z całkiem niezłym skutkiem dziewięć moich publikacji, powieści motywacyjnych. Przez kilka tygodni po premierze w szybkim tempie znikało spółek bestsellerów w dowód potwierdzenia słuszności tego, co robię. Odkąd to się wydarzyło, a ja przyjechałam do Gdyni i całą energię włożyłam w przywrócenie pensjonatu do życia, ekran mojego komputera pochłonęła pustka. Sięgam do skrzynki na listy. Z za jej plastikowego języczka wystaje moje imię i nazwisko. Znak tego, że zaczynam od nowa. Przeprowadziwszy się do Gdyni, zostawiłam za sobą właściwie wszystko dawne relacje i prawie wszystkie rzeczy, z wyjątkiem łączących mnie z przeszłością, kilku zamkniętych pudeł. Nadal stoją jedno na drugim w piwnicy pensjonatu i pokrywają się coraz grubszą warstwą kurzu. Na samą myśl o ich rozpakowaniu przechodzi mnie dreszcz, a wciąż jeszcze nabrzmiała blizna pod moim brzuchem zaczyna żyć swoim własnym życiem. Nie pozwalam jednak myślom, by znów zrobiły swoje. Wyciągam ze skrzynki kilka kopert i gruby zwitek reklam. Nie ma tam nic istotnego poza jednym pismem sądowym. Nie muszę nawet otwierać koperty, by wiedzieć, co jest w środku. Termin rozprawy rozwodowej. Moje małżeństwo z Marcinem od zawsze było fikcją, bo związaliśmy się ze sobą z niewłaściwych, samolubnych powodów. Musiałem minąć aż dwa lata, nim to zrozumiałam. Chciałam chyba po prostu na siłę wypełnić pustą przestrzeń w swoim życiu. Ambitny, inteligentny pracownik korporacji pociągał mnie fizycznie i intelektualnie, a przy tym zostawiał mi w naszym związku miejsce na moją własną przestrzeń. Jemu też to chyba odpowiadało. Ciągłe podróże pozwalały zawierać mu nowe znajomości, które, jak się okazało, szybko przybierały formę łóżkowych numerków. Na wyjazdach służbowych zwykle nie mógł odbierać wieczorami moich telefonów bo zajęty był coraz to inną cipą. Okej, okay, może i ja nie dość się starałam. Nasze ciała i nasze cele szybko więc przestały do siebie pasować. Nie wierzyłam mu już nawet wtedy, kiedy obiecywał, że przestanie i silił się na troskę, gdy zamknięta w klinice starałam się jakoś pod tamtym wyjść na prostą. Wciskam korespondencję w kieszeń swetra i wracam do domu. Wciągam mocny, uzależniający zapach świeżej farby i morskiego powietrza zapach mojego nowego miejsca na ziemi. Jestem z niego dumna. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, dom, a raczej jego szkielet, przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy: powybijane okna, zardzewiałe rynny, poodrywane dachówki, sypiący się ze ścian tynk i zarośnięty samosiejkami ogród. Dokładnie tak wyglądał. Całkowicie spustoszony, jakby we wnętrzu nie pozostało już nic poza zimnym powietrzem. Czekał na mnie. Byliśmy do siebie trochę podobni. Kiedy stałam tam z gadającym od rzeczy agentem nieruchomości, fala wspólnych możliwości zalała mój umysł. Nie mogłabym jednak sobie na ten dom pozwolić, gdyby cena, jak na tę lokalizację, nie była tak śmiesznie niska i gdybym nie mogła liczyć na dobrą ekipę remontową. Dziś nie ma śladu po tym, co zastałam tutaj niecały rok temu. Stoi przede mną strzelista, kremowa willa o prostej bryle typowej dla modernistycznego stylu, którą odrestaurowałam według znalezionych na strychu zdjęć. Na dwóch balkonach wiją się liliowe klematisy, a okna oranżerii wychodzą na gdyński port. Nasłuchując, mijam czwórkę. Jedyny wynajęty teraz pokój, i dochodzę do wniosku, że mój gość chyba gdzieś wyszedł. To kobieta. Ma około czterdziestki, podniszczone rozjaśnianiem dość długie blond włosy i oryginalną urodę, którą nadwątliły chyba troski jakiegoś większego kalibru. Unika kontaktu wzrokowego, a kiedy już udaje mi się na nią gdzieś natknąć, po prostu znika. Kojarzy mi się z egzotyczną tancerką, którą ktoś kompletnie pozbawił chęci do życia i dobrej zabawy. Może mąż kat, albo ciężka praca. Coś mówi mi, że widziałam ją wcześniej. Choć zupełnie nie mogę skojarzyć, gdzie ani kiedy. Ona nie ma pojęcia, że jej drobne gesty i język ciała są dla mnie jak otwarta księga. Nie ma pojęcia też, że wiem o kłamstwie, na którym nakryłam ją, prosząc o dowód osobisty. Odpowiedziała, że wraz z samochodem ukradziono jej wszystkie dokumenty. Przypuszczam, że to ściema, a ona przed kimś się ukrywa. Za każdym razem, gdy wychodzi, naciąga na głowę kaptur, a wokół szyi oplata szal, jakby zupełnie chciała zniknąć. Jest w tej kobiecie coś, co wzbudza moją ciekawość. Chcę wiedzieć kim jest i po co tak naprawdę tutaj przyjechała. Rozdział drugi. 13 października 2018. Noc. Ocknęłam się zwinięta na krześle pod jakimś dziwacznym kątem. Mam przed sobą stary mechaniczny budzik należący jeszcze do mojego ojca. Jego wskazówka wyznacza godzinę pierwszą. Prostuję plecy i dociera do mnie, co się święci. Łupanie w skroniach to dopiero początek. Za godzinę może dwie ból głowy rozsadzi mi czaszkę. Mam nadzieję, że do tego czasu zdołam zasnąć. Światło bijące z monitora komputera nie pomaga. Przyzwyczajam więc stopniowo wzrok, a ostre krawędzie mebli i obrazów powoli się wygładzają. To, co zostaje na stole, zdradza mi czym zajmowałam się wczorajszego wieczoru. Jestem cholernym słabeuszem bez silnej woli. Na dnie niewielkiej plastikowej buteleczki leżą dwie pigułki ketrelu, które łypią na mnie jak osądzające mnie oczy mojej terapeutki. Na podniebieniu wyczuwam znajomy posmego goryczy. Potwierdzenie tego, że musiałam już wziąć swoją wieczorną dawkę leku. Tuż obok tabletek stoi kieliszek z wygrawerowaną datą mojego ślubu. Niemal wybucham śmiechem. Gdybyśmy z Marcinem nadal udawali kochające się małżeństwo, za kilka dni świętowalibyśmy naszą trzecią rocznicę. Kieliszek jest pusty, jeśli nie liczyć czerwonego zaciekłu na wewnętrznej ściance. Widzę na szkle odcisk pomadki. Wygląda na mój. Serio? Cholera, czemu nic nie pamiętam? Opróżnioną do połowy butelkę Merlota wcisnęłam za serwetnik na kredensie pewnie po to, by w przypływie wyrzutów sumienia czuć się mniej winna. Wyciągam alkohol z barku tylko czasem i tylko przed snem, jeśli wiem, że szykuje mi się ciężka noc. Dzień mogę wypełniać aktywnością, ale jak mam przetrwać porę zapadającego za oknem zmierzchu, a szczególnie jak znieść ten moment, w którym muszę iść do łóżka. Teraz już najwyższy czas się położyć. Zapomnieć o wszystkim chociaż na tych kilka godzin. Zerkam jeszcze tylko od niechcenia na monitor na no wypełniającego biało-czarne kwadraciki z ruchomym obrazem. Obserwuję ekran przez chwilę, ale jestem zaspana i oczy niechętnie rejestrują obraz. Podwórze i ganek są puste. Z pozostałych ujęć też wieje nudą. Ziewając, odnoszę kieliszek do kuchennego zlewu. Wylewam resztę wina, a butelkę wciskam do kosza na śmieci. Wygaszam w sypialni światło i kiedy to samo chcę zrobić z laptopem, jeden z kwadratów na monitorze ożywa. Z początku przypomina tylko trochę ziarnisty, ruchomy punkt, ale kiedy wyostrzam wzrok, widzę, że drzwi czwórki są uchylone. Ujęcie nadawane jest przez kamerę umieszczoną w holu na parterze. Ciekawe, gdzie moja tancerka egzotyczna wybiera się o tej porze. Zapominając na chwilę o bólu głowy, rozsiadam się na krześle i czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Zamiast kruchej, tlenionej blondynki, po chwili w przejściu pojawia się jakaś ciężka sylwetka. Jej kochanek? Przechodzi mi przez myśl. Marszczę brwi i czekam, ale kiepska jakość obrazu nie pozwala mi dostrzec szczegółów. Niech to szlak. Mężczyzna? Obraca się na pięcie, jakby czegoś zapomniał i miał zaraz wrócić do środka. Faktycznie, po chwili znów znika w ciemności. Zamiast zamknąć drzwi, otwiera je na oścież, a światło wpadające z holu do pokoju odsłania podłużny przedmiot leżący nieruchomo na wykładzinie. Kiedy podnosi go z podłogi, to, co początkowo biorę za spory tekturowy rulon, okazuje się kobietą. Wygląda na bezwładną i nieprzytomną. Obraz jest zbyt niewyraźny, żebym mogła się przyjrzeć jej twarzy. Przez chwilę wmawiam sobie, że jestem świadkiem jakiejś erotycznej gierki, ale im dłużej patrzę, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że nie o to chodzi. Kobieta ma na sobie tylko zwykłą bawełnianą piżamę, której daleko do rozbudzania erotycznych fantazji. Może to włamywacz albo jej mąż, kat. Odnalazł ją, zaskoczył i po prostu wyciągnął z łóżka. Uderzył albo obezwładnił w inny sposób? Ale przecież z pokoju nie dobiegały żadne krzyki. A może ich po prostu nie słyszałam, bo usnęłam na krześle pieprzona alkoholiczka, po raz kolejny pijana. W mojej wciąż obolałej głowie trwa gonitwa myśli, dyktując mi same czarne scenariusze. W końcu jestem z nimi przecież za pan brat. Przyciskam usta dłonią i wydaje z siebie zduszony okrzyk. Wraz z nim powstrzymuje napływającą falę mdłości. Kiedy hol na nowo pustoszeje, wmawiam sobie, że to tylko mój stępiony winem i pigułkami umysł, chce mi wyciąć jakiś koszmarny numer. Tre palcami powieki, ale to i tak nie wymazuje zarejestrowanej wzrokiem sceny. Zniekształcona postać mężczyzny wyłania się z mroku na nowo, kiedy na monitorze uruchamia się obraz nadawany przez kamerę zainstalowaną na ganku. Ciało kobiety chyba mu ciąży na ramieniu, bo pokonując rząd stopni, które oddzielają ganek od ogrodu, raz po raz się zatrzymuje i opiera bezwładne ciało o balustradę. Kiedy jest już na dole i szarpie furtkę, włosy kobiety wplątują się w gałęzie różanego krzewu. Furtka po chwili puszcza, pozwalając mężczyźnie wydostać się na ulicę. Stłukącym się w piersi sercem podchodzę do ekranu komputera. Rozczarowana nie widzę jednak niczego w ciemnościach nocy. Układam w myślach jakiś sensowny plan działania. Uchylam drzwi sypialni i po cichu przenoszę się do sąsiedniego pokoju, z którego mam widok na ulicę. Wciskam się za filar oddzielający dwa okna i zajmuję dogodne do obserwacji miejsce, takie z którego on nie będzie mnie w stanie zobaczyć. Kiepski pomysł. Mimo że skupiam wzrok, sosny odgradzające mój dom od ulicy przesłaniają mi widok na część chodnika. Pewne wskazówki podsuwa mi tylko trzask, który słyszę za oknem. Rozpoznaję w nim odgłos klapy bagażnika, a może drzwi jego wozu. Czekam, aż odpali silnik, ale zamiast tego pojawia się znowu na moim ganku. Tym razem jest sam. Płynnym ruchem wślizguje się za uchyloną furtkę. Widząc go z bliska, staram się wyłapać jakieś detale wyglądu, ale nie dostrzegam niczego charakterystycznego, bo twarz zakrywa mu czarna kominiarka. Na dłoniach ma rękawice. Sparaliżowana strachem, że natknę się na niego w holu i podzielę los tamtej kobiety, nie wracam do sypialni, gdzie w panice porzuciłam swój telefon. Idiotka. Kompletna kretynka, wyrzucam sobie. Po tym, przez co przeszłam ponad rok temu, powinnam być bardziej ostrożna. W odruchu trzeźwości wyciągam szufladę bieliźniarki, przetrząsam ją i wydobywam z niej atomizer z gazem pieprzowym. Oddycham z ulgą i zaciskam palce na chłodnej srebrnej buteleczce, jednej z siedmiu poukrywanych w różnych zakamarkach domu. Kłócam i nasłuchuję z głową przy drzwiach, ale słyszę tylko łomot mojego serca i ciche pulsowanie w skroniach. Zaczynam chyba powoli wariować. W pewnym momencie nareszcie dociera do mnie cichutki szmer, który dobiega najpierw z parteru, a potem z ganku. Nie zbliża się w moją stronę. Nie kojarzy mi się też z niczym konkretnym. Ot jakiś matowy dźwięk. Najpierw cichnie, a wreszcie zupełnie zanika. Nie mam pojęcia, po co wrócił tu ten typ, ani co robił. Czuję tylko, jak powoli opuszcza mnie napięcie, kiedy dwie, a może trzy minuty później wychodzi i tym razem już nie wraca. Korzystam z tej chwili, idę do sypialni i łapię za komórkę. Kiedy odpala silnik, znowu stoję przy oknie wychodzącym na ulicę. Mrużę oczy, próbując dostrzec markę samochodu i numer rejestracyjny. Robię telefonem dwa zdjęcia, jedno po drugim, ale każde z nich przypomina tylko czarną plamę. No tak, ręce mi drżą, a w głowie wciąż mnie ćmi. Jedyne, czego jestem prawie pewna, to kolor i rodzaj wozu: granatowy, może czarny metalik. Sów albo terenówka. Jestem na siebie wściekła, że nie dostrzegłam niczego więcej i nic nie zrobiłam. Jak zwykły tchórz, ukryłam się w swoim pokoju, odgradzając się jak najdokładniej od kobiety, którą może jeszcze udałoby się uratować. Myśl, do cholery, zrób wreszcie coś, jak trzeba. To chyba mój głos. W zupełnej ciszy brzmi głucho i jakoś tempo. Ale i tak go słucham. Przesuwam palcem po wyświetlaczu telefonu i znajduję zapisany w nim numer. Wolałabym uniknąć tego połączenia, ale nie mam chyba innego wyjścia. Rozdział trzeci: Noc, pół godziny później. Widok tego gliny wcale mnie nie uspokaja, wręcz przeciwnie. Stefan Kubacki działa na mnie jak płachta na byka. Myśl, że to przed nim będę musiała zaraz złożyć zeznania, burzy we mnie krew. Sam język jego ciała mówi mi, że mam do czynienia z niereformowalnym zjebem. Gramoli się po moich schodach, jakby z pretensją, że znowu przerwałam mu drzemkę, albo cholera wie, od czego go oderwałam. Mundur opina jego niezgrabne ciało, skórzany pas wpija mu się w tłusty brzuch. Nadęty kurdupel, który chce tylko otwajkować swoje. Takie zdanie wyrobiłam sobie o nim po jego kilku wizytach w moim domu. Kiedy stajemy ze sobą twarzą w twarz, jestem pewna, że chcę warknąć co znowu, a potem jeszcze wytknąć mi, że niepotrzebnie go wyzywałam. Wkładam wielki wysiłek w udawaną uprzejmość, patrzę w te jego oczy. Patrzę na sztywną, gęstą szczecinę zarostu, sypiącą się na skroniach siwiznę i przykurczone ramiona. Trudno jest mi to wszystko zlepić w jedną całość. Te elementy skierowane w moją stronę unoszą się przed moimi oczami, jak skrawki jawnej niechęci. Staram się znaleźć w jego wzroku jakiś cień sympatii, a przynajmniej szczerego zainteresowania, ale widzę tylko wrogość. Czy zgłaszała pani napaść i porwanie? zaczyna? Ton jego głosu jest zupełnie beznamiętny. Leniwym ruchem wyławia z kieszeni notatnik i coś do pisania. I próbę morderstwa, dopowiadam. Słyszę, jak ciężko wzdycha. Kiedy gestem ręki zapraszam go do środka, niechętnie przechodzi przez próg, skubiąc koniec długopisu. Stoimy na parterze w holu, a on zaczyna mnie wypytywać. Przez chwilę milczę, czekając, aż mózg uporządkuje kolejne elementy tej układanki. Mówię mu o wszystkim. Może nieco plączę się w zeznaniach, ale tylko dlatego, że wciąż jestem zdenerwowana. Na to tylko czekał. Kiedy na jego twarzy coraz widoczniej maluje się niedowierzanie, moja pewność siebie znika. Ma pani zapasowy klucz? pyta wreszcie, wskazując na drzwi oznaczone cyfrą cztery. Są tylko przymknięte, podchodzę bliżej i popycham je. Otwierają się bezszelestnie pod naporem mojego ciała. Nie to spodziewałam się zastać w środku. Starannie posłane łóżko, nietknięte butelki z wodą mineralną, czajnik, torebki z herbatą tyle samo, ile zostawiłam tu przedwczoraj. Wszystko jest na swoim miejscu. Patrzę po prostu na jeden z trzech czekających na przybycie gości pokoi. Wydaje się, że ona nie ma tam żadnych osobistych rzeczy. Zawiedziona podchodzę do parapetu, by na nim poszukać jakichś drobiazgów, które mogła zostawić ta kobieta. Bezskutecznie. W przylegającej do pokoju łazience brakuje jednej rolki papieru, ale czyste ręczniki przewieszone są przez kabinę prysznica, na tej samej wysokości, na której sama zwykle je zostawiam. Nietknięte, zafoliowane mydło leży w mydelniczce obok buteleczek z płynem do mycia i balsamem do ciała. Kosz na śmieci jest pusty. I tylko z toalety wydobywa się jakiś kwaśny zapach, którego nie rozpoznaję. Klapa i muszla sedesowa są jednak czyste. Nic nie rozumiem. Funkcjonariusz z satysfakcją odnotowuje moje zdezorientowanie. Podchodzi wtedy do stołu jednym ruchem ręki zbiera z niego regulamin pensjonatu i czyta z uwagą. W swoim rejestrze gości ma pani oczywiście dane tej kobiety: jej imię, nazwisko, pesel, serię, i numer dowodu. Rzuca mi badawcze spojrzenie. Brzmi to, jakby stwierdzał fakt, a nie pytał. Przez chwilę kręci mi się w głowie, ale mój wzrok szybko łapie odpowiednią ostrość. Tylko jej imię i nazwisko, odpowiadam. Twierdziła, że ją okradziono. Uwierzyłam jej, kłamie. Regulamin jasno określa zasady meldunku, stuka w niego palcem. Zlekceważyła to pani? To ja je ustanowiłam, więc i ja je dostosowuję do sytuacji, jeśli uznam to za konieczne. Chciałam jej pomóc, wyjaśniam, wzruszając ramionami. Tak jak mówiłam, sprawiała wrażenie przestraszonej i dość zdesperowanej. Funkcjonariusz unosi prawą brew, która przypomina mi tłustą, włochatą gąsienicę. Mam ochotę zerwać mu ją z twarzy. To chyba tym bardziej powinno wzbudzić pani czujność? Milczę. Nie mam zamiaru mu się z tego tłumaczyć. Będę chciał zabezpieczyć obraz z rejestratora kamer, mówi po chwili rozglądając się po holu. Nie mam niczego takiego. Rzuca mi nowe, podejrzliwe spojrzenie. To w jaki sposób zapisywany jest obraz? Kamery wyposażone są w slot z kartą pamięci. Oczywiście mogę ją udostępnić. Nim zdążę zareagować, sama przesuwam stojący w narożniku fotel, który ostatnio wytropiłam na pchlim targu. Jest ciężki, a z tapicerki unosi się zapach kurzu. Staję na podłokietniku, chybocząc się w prawo i lewo, sięgam do zawieszonej nad drzwiami wejściowymi kamery. Ręce trochę mi się trzęsą, ale wreszcie natrafiam na szczelinę, w której spodziewam się znaleźć kartę SD. Jest pusta. Co jest, kurwa, szepcę, ale gliniarz chyba mnie słyszy. Coś nie tak? Czuję na sobie jego niechętny wzrok. Ten skurwiel ją zabrał sycze, schodząc z fotela. Może pani nieco jaśniej? Naprawdę muszę jeszcze jaśniej? Kubacki milczy. No to niech pan wreszcie mnie posłucha. Stoimy tu i tylko tracimy czas. Zamiast patrzeć na mnie jak na idiotkę, może sam wykaże pan nieco więcej inicjatywy. Jak na razie nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek spędził noc w pokoju numer cztery. Kubacki celuje palcem w drzwi czwórki. Dosłownie gotuje się z wściekłości. Muszę udowodnić mu, jaki z niego opieszały dupek. Mijam Kubackiego i wychodzę na ganek. Ale moje obawy potwierdzają się, kiedy i wewnątrz kamery umieszczonej nad drzwiami frontowymi nie znajduję karty pamięci. Dociera do mnie, czym był chrobot, który wtedy słyszałam. A co z kopią zapasową? pyta policjant. Potrząsam przecząco głową. No to podsumujmy fakty, oblizuje spierzchnięte usta, a ton jego głosu nabiera triumfalnego brzmienia. Wydaje się pani, kładzie nacisk na pierwsze słowo, że była świadkiem napaści. Problem w tym, że poza pani zeznaniami nie mamy żadnego dowodu, który potwierdzałby te słowa. Powiem więcej. Nie ma tu niczego, absolutnie niczego, co dowodzi, że ktoś faktycznie spędził w tym pokoju dzisiejszą noc. Ile pani dziś wypiła, pani Werner? Ostatnie zdanie wprawia mnie w osłupienie. Czuję w gardle kwaskowaty posmak Merlota niczym gorzkie wspomnienie wieczoru. Palący wstyd przed samą sobą na chwilę sznuruje mi usta. Szybko jednak przytomnieje. Nie rozumiem, co to ma niby do rzeczy. Nigdy nie pija pan lampki wina do kolacji? Nie o to chodzi, uśmiecha się jakoś trupio, zmarszczka między jego brwiami się pogłębia. Nie chodzi tylko o dzisiejsze zgłoszenie, prawda? Chcę mu pokazać środkowy palec, bo moja cierpliwość powoli się wyczerpuje. Mimo wszystko nie daje się sprowokować. W ciągu ostatnich paru miesięcy zgłaszała pani na swojej posesji kilka incydentów bezpodstawnych, żeby była jasność. Splatam dłonie na klatce piersiowej, unoszę głowę i wypinam pierś na znak tego, że nie ruszają mnie jego insynuacje. Czułam się zagrożona. Te pijaczyny dwukrotnie wparowały do mojego domu, podnoszę głos, wracając myślami do pierwszych wydarzeń sprzed kilku miesięcy. Broniłam się! Spierałbym się o to, kto tak naprawdę był wtedy ofiarą. Mówiąc całkiem serio, korci mnie, aby podejść do tego gliny i strzelić go prosto w twarz. Mijają cenne minuty, które oddalają mordercę od miejsca zbrodni. Wiem jednak, jak to działa. Własnymi oczami widziałam świat z za policyjnej szyby. Godziny, spędzone na poznańskim komisariacie, gdzie w związku z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat błagałam o wysłuchanie i pomoc, spotykały się tylko z zimną obojętnością. Mój naiwny obraz zaangażowanych w swoją pracę funkcjonariuszy zderzył się ze smutną rzeczywistością. Pamiętam, jak spod sterty papierów patrzyły na mnie wtedy ich zmęczone twarze. Pamiętam, jak odsyłano mnie od biurka do biurka. Niektórzy tłumaczyli się nadmiarem ważniejszych spraw, inni rozkładali bezradnie ręce. Byli tacy, którzy totalnie wyluzowani parzyli sobie herbatę i gapili się na mnie, jakbym była całkowicie oderwaną od rzeczywistości histeryczką. To gorąca herbata a nieprzerażona kobieta pochłaniała całą ich uwagę. Ale to nie oni, tylko ja i moje dziecko zapłaciliśmy za ich błąd najwyższą cenę. Teraz już rozumiem, że chcąc ugrać z nimi swoje, trzeba to zrobić w inny sposób, który wciąż staram się wypracować. Wypuszczam więc z ust powietrze, żeby pozbyć się wzbierającego we mnie wzburzenia. Przed oczami staje mi tegoroczny kwietniowy poranek, kiedy krzątałam się przed pensjonatem, przygotowując się na przyjazd pierwszych gości. Na klombach sadziłam białe lilie i krzew śminu. Do niewielkiej sadzawki wpuściłam parę karpikoi. Przypełniała mnie radość i przekonanie, że po przeprowadzce z Poznania zapuszczam tu na nowo swoje korzenie. Nie zorientowałam się nawet, że brama brzęknęła pod ciężarem zataczającej się pary. Mieli około czterdziestki, cuchnęli tanim alkoholem i moczem. Ich czerwone, zniszczone twarze i podpuchnięte oczy płonęły nienawiścią. Obwiniali mnie o to, że przejęłam ich własność. Owszem, kupiłam pensjonat na aukcji komorniczej, ale to ich własny nauk, niewypłacalność, a finalnie rękę komornika odebrały im dom. Coraz bardziej natarczywi, grozili, że kiedyś go spalą, kazała mi się wynosić. Zanim zdeptali świeżo posadzone kwiaty, zapowiedzieli, że wrócą. Słowa faktycznie dotrzymali. Następnym razem przezornie zabrałam ze za sobą flakonik z gazem i użyłam go, kiedy nadarzyła się okazja. Oczywista napaść na mnie i mój dom obróciła się jednak przeciwko mnie. Oboje oskarżyli mnie o naruszenie ich nietykalności cielesnej. Postępowanie wobec mojej osoby umorzono, przypominam detektywowi. To chyba jasne, kogo faktycznie napadnięto. Funkcjonariusz kręci sceptycznie głową. Widząc sarnę na leśnej drodze, powiedziałaby pani, że to sarna przechodzi przez drogę, czy że jest odwrotnie, ta droga przechodzi przez las sarny. Nie wiem o co mu chodzi, ale podejmuje tę jego grę. To chyba oczywiste, kto jest w tej sytuacji intruzem, odpowiadam. Na jego twarzy maluje się wyraz cichej satysfakcji. Nie tak prędko. Właśnie wyciągnęła pani pochopny wniosek. Do czego Pan zmierza? Do prostej puenty. Właściwa odpowiedź to wypadkowa wielu czynników, ale na pewno niepodyktowanych dawnymi emocjami. Chyba wie pani o tym najlepiej. Tak, jasne. Wiem, do czego ten Glina nawiązuje. Pieprzę go. Milczę, ale mój umysł pracuje na przyspieszonych obrotach. A jak wyjaśni pani kolejny incydent? Tym razem z sąsiadem z naprzeciwka. Wywracam oczami, mimo to odpowiadam, wciąż trzymam nerwy na wodzy. Facet Fotografował mnie kilkakrotnie z okna swojego pokoju, bez mojej zgody, podkreślam. Prosiłam tylko, żebyście go sprawdzili. Tak się składa, że pan Wolny jest cenionym fotografem. Teoretycznie mógłby być jednocześnie geniuszem i psycholem, czy nie? Fotografował nie panią, ale ptaki. Dobrze pani o tym wie. Myślę. Robi pauzę, waży słowa, że jest pani, jakby to powiedzieć, nieco przewrażliwiona. Wygaduje te bzdury, a we mnie burzy się krew. W uszach słyszę łomot swojego serca. Może to pan jest stronniczy. Ja mam powód, by obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Zresztą teraz nie chodzi przecież o mnie. Wzdycha i spina mięśnie, jakby szukował się do skoku. Czekam. Dzięki dokumentom, które dostałem z naszej poznańskiej jednostki, wiem, co panią spotkało dwa lata temu. Zresztą i w mediach było na ten temat głośno. Przykro mi, odchrząkuje. Proszę tego nie traktować jako mojej prywatnej krucjaty przeciwko pani, ale najwyższa pora zrozumieć, że nie mogę pozwolić i nie pozwolę, by pani przewrażliwienie wpływało na moją pracę. Nie pozwolę tak, żeby marnowała pani mój czas. Dosyć. Nie pozwolę temu palantowi poruszać tamtych wydarzeń. To nie ma nic wspólnego z Gdynią. Gorset samokontroli, którą utrzymywałam do tej pory, pęka. Teraz to ja wytaczam swoje najcięższe działa. Mój głos brzmi jak wycelowana w niego broń. Pana obowiązkiem jest reagować. Mierzę w niego oskarżycielsko palcem, czuję, że się nakręcam. A jeśli zżarła Pana rutyna, albo od zawsze ma Pan gdzieś swoje obowiązki, to może czas pomyśleć o innym zajęciu, które nie wymaga tyle sumienności. Wie Pan w ogóle co to takiego? Chyba chcę go sprowokować, byle tylko coś z siebie wykrzesał. Umysł podsuwa mi kolejne wyzwiska, mam je już na końcu języka. Ale on ciągle stoi niewzruszony, z tym pustym notesikiem nieruchomy jak kamienna figura. Tupot pędzących po schodach stóp odwraca naszą uwagę, Marszcze brwi. Nie spodziewam się przecież o tej porze nikogo. Wsłuchawszy się w rytm kroków, rozpoznaje natychmiast, do kogo należą. Długie, rude włosy fruną na wietrze jak wściekłe płomienie. Kiedy przystaje, żółty języczek ognia zapalniczki liże końcówkę jej papierosa. Biegnąc, dziewczyna wypuszcza z ust smuszkę dymu. Na jej zgrabnym, wypracowanym na treningach ciele powiewa orientalny szlafrok w kwiecisty wzór. Na stopach ma różowe bambosze z pomponikami. To Natalia, moja przyjaciółka. Mieszka dwa domy dalej, tuż przy lesie. Kiedy wpada przez uchylone drzwi, widzę, że w jej oczach czai się niepokój. Zupełnie mi to do niej nie pasuje. Zawsze emanuje pewnością siebie, którą lubię i której na nowo się od niej uczę. Wraz z Nad, do Holów ślizguje się korzenny zapach goździków, jaki zazwyczaj nosi w swoich włosach. Wszystko w porządku? Widziałam policyjny wóz. Rzuca w moją stronę, mierzy glinę niechętnym wzrokiem. Opowiadałam jej o nim. Proponuję, by pomogła pani koleżance ochłonąć, mówi funkcjonariusz. Jego ton jest lodowaty. Zamyka swój notatnik i wsuwa go wraz z ołówkiem do kieszeni, przygładza klapy marynarki i kieruje się do wyjścia. Hej, nic nie zamierza pan z tym zrobić? Wołam za nim. Przyjąłem zgłoszenie. Do widzenia, mówi, nawet się nie odwracając. Wiem już, że nie zmuszę go tej nocy do niczego więcej, ale on wkrótce się przekona, że ja dopiero się rozkręcam.